Cześć, tu Agata tu Mam. W tym filmie recenzja porównawcza. tanio Versus drogo. W tym filmie będę porównywać dwa. W tym filmie porównam dwa zestawy puzli magnetycznych na ulicy polskiej firmy Alexander oraz francuskiej firmy Jano Magnetibook. Także Idziemy dalej. Na pierwszy rzut idą droższe, czyli żano Magneti Book. Magneti Book od żano Mamy tutaj 30 elementów. Wszystko jest w formie takiej książki tekturowej. Po otwarciu mamy matową planszę, na której są drzewka. Jakaś trawka. No i ogólnie mamy tutaj 2-3 elementowe układanki w formie zwierzątek. Oczywiście z tej serii magnety Book możecie kupić inne jeszcze księżniczki, rycerze i tak dalej. Czekajcie, ułożę na przykład jakoś jedną. Ogólnie można łączyć jak się chce. To nie musi być, że zebra to zebra i tak dalej, tylko można sobie to łączyć jak dziecko chce. No, i ogólnie o, ja na wszystko mu to wypada. Jak widać, to są duże elementy, więc jest to zdecydowanie układanka dla maluchów, takich 1-3. Natomiast e, tych elementów tutaj wiele się nie zmieści. Jedyne co e, tutaj dziecko robi, no to właśnie układa te zwierzątka. Mamy oczywiście karty tych zwierzątek, które układamy czyli podpowiedzi dla malucha. Te puzzle są bardzo dobrze wykonane, są bardzo twarde i solidne Tutaj z wierzchu mamy karton, a pod spodem mamy oczywiście magnes One też spokojnie się przyczepią na lodówkę Także o, tutaj mamy wszystko w środku białe, więc można to pochować A jeżeli na przykład tutaj będą elementy, to czy to się zamknie? Zobaczymy, powinno się zamknąć Tak Czyli to były puzzle magnetyczne Drogo za 80 zł. Tańsza wersja Aleksander puzzle magnetyczne na ulicy. E, pokażę wam jak one wyglądają, a na końcu zrobimy zestawienie. Tutaj mamy 22 elementy. Plansza tutaj jest już zdecydowanie bogatsza. No i tutaj już mamy różne wielkości elementy i różne, bo mamy nie tylko na przykład zwierzaczki, takie malutkie, które możemy przyczepić ale mamy też samochody mamy ludzi którzy idą mamy piekarza, panią, która idzie z wózkiem jest i pożar który gasi strażak, o, są i ptaki malutkie zobaczcie i samochód może też jechać, dobra nie będę tylko już przyczepiać, ale zmieści mi się spokojnie jeszcze rowerzysta Drabina też się zmieści. Zobaczcie. Tu jeszcze motor będzie jechał. O, jest wózeczek. Pani idzie z dzieckiem. I jeszcze jest malutka dziewczynka. Jest i policjant. Jeszcze jest piesek. I jeszcze jeden ptak. Oczywiście też mamy karty, natomiast tutaj karty już przedstawiają scenki. Scenki dziecko może układać na podstawie tych kart. Dzięki temu właśnie ćwiczy pamięć, spostrzegawczość, bo musi zapamiętać gdzie w którym miejscu był jest element i w tym samym musi przyczepić. No i ta układanka kosztuje około 25 zł. To co, przechodzimy do porównania cena Za Aleksandra zapłacimy 25 zł, a za układankę Żano 80, więc za jedną układankę Żano możemy kupić aż 3 z Aleksandra. Jakość. Jeśli chodzi o magnesy, to zdecydowanie te Żano są um, lepiej wykonane. No i też właśnie pewnie stąd też wynika ta cena. Natomiast to są magnesy, z tym się nie robi nic wyczynowego. Spokojnie to nie powinno się zniszczyć przy przyczepianiu do tej tablicy czy do lodówki. Różnorodność elementów. Zdecydowanie Aleksander, moim zdaniem, wygrywa, bo mamy tutaj nie tylko zwierzaki, mamy też ludzi, różne pojazdy i można rzeczywiście ułożyć tutaj historyjkę. WŻANO. Niestety trudno o historyjkę, ponieważ są same zwierzaki. Jak widzicie są bardzo duże, jak na tak malutką tablicę. Tutaj wielkość elementów została dostosowana do rozmiaru tablicy. Dzięki temu, zobaczcie, ja tutaj zmieściłam wszystkie elementy. Został mi tylko samochód. Tutaj niestety tylko kilka, także to, że tutaj jest 30 elementów... To nie wiem, czy to rzeczywiście tak wpływa na ten plus, nie wiadomo więcej elementu dokładania, ale zmieścić tutaj możemy niewiele dwa pełnowymiarowe zwierzątka i trzy główki mi się zmieściły i to w sumie tyle. Um, Żano zdecydowanie jest dla takich maluszków, chociaż inne z tej serii są też dla starszaków. I ja miałam o tyle na przykład problem, wybierając najpierw Żano, że dla swojej półtora rocznej córki chciałam coś, żeby było coś na jej wiek, ale nie za trudne. Bo na przykład były księżniczki czy rycerze, śmieszne minki, literki, cyferki, ale tamte były zdecydowanie dla niej za trudne, ja o tym wiedziałam. Te mam, mam takie zdanie, że dla niej to jest po prostu za łatwe i za nudne trochę te zwierzaki. A tutaj już się dzieje, bo widzi samochód, widzi kotka czy panią z wózkiem i to jest dla niej po prostu bardziej interesujące i ciekawsze na danym etapie rozwoju. Karty. Te z żano są o wiele mniejsze, a z Aleksandra są większe. Też jeden element, który zauważyłam dopiero tutaj, jak postawiłam te elementy, jak postawiłam te puzzle na tle, to że tutaj jest wygodniejsza tablica pod, tym, pod dwoma względami. Po pierwsze, jest matowa, więc ją łatwiej wyczyścić wilkotną ściereczką i one się nie zarysują. Tutaj natomiast, w ŻANO, ona jest matowa i ja już tutaj widzę, że ona jest cała porysowana od tych magnesów. Pokażę. O, ona już ma tutaj właśnie takie ciemne e, rysy, właśnie przez to, że jest matowa. No i ogólnie też dopiero to, co zauważyłam w tym momencie, e, kąt nachylania tej tablicy. Tutaj w Aleksandrze jest zdecydowanie wygodniej, e, bo jest e, pewnie zbliżona do 90 stopni. Tutaj jest bardziej e, odchylona, więc dziecko musi dalej ręką przyczepiać, a tutaj zdecydowanie jest e, wygodniejszy kąt. Ogólnie takie tablice magnetyczne to, świetnie, to jest świetne ćwiczenie dla maluchów, jeśli chodzi o koordynację dłoni, oraz świetne ćwiczenie na motorykę mału. W tym zestawieniu moim zdaniem jednak wygrywa Aleksander, właśnie dzięki temu, że jest po pierwsze tańsza, bo przecież my, rodzice, zwracamy uwagę przede wszystkim na cenę. Więc tutaj zdecydowanie te 25 zł dla mnie wygrywa. Po drugie, różnorodność elementów to jest drugi aspekt, aspekt który wygrywa. No i że te elementy mają różne rozmiary są mniejsze i większe. Tu, żano są zdecydowanie za duże i Dziecko niewiele tutaj przyczepi, więc no, zdecydowanie lepiej by było przyczepiać te elementy na lodówkę albo układać na podłodze, e, właśnie te zwierzaki. No i e, jeszcze jeden ostatni, ale moim zdaniem dość ważny aspekt: że Aleksander to jest nie, tyle, nie tylko e, polskie wydawnictwo, ale to jest też produkcja polska. To nie jest tak, że to jest firma polska, a produkcja w Chinach. Ale to ta zabawka jest wyprodukowana w Polsce. I sądzę, że to jest dość ważny element, który. I aspekt, y, który właśnie wygrał w moim rankingu. Żano jest marką francuską. I produkcja. O, produkcja chińska. Zestawienie tanio. Aleksander versus drogo Jano Wygrało zdecydowanie firma Alexander. Także tą układankę Wam polecam i nawet jest kupić te dwie, nawet za te 50 zł, niż jedną z Żano. Także mam nadzieję, że takie zestawienie Wam się spodobało. Jeżeli chcielibyście oglądać więcej filmów tego typu, to. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Bardzo Wam dziękuję. No i zachęcam też do napisania swojej opinii w komentarzu pod tym filmem. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!